Wystawa pokazuje zamek Czocha, taki, którego dzisiaj już nie można oglądać. Zamek z ukrytymi tajnymi przejściami i komnatami. Te wystawy z planami były już. One się odbywały kilkakrotnie, ale nie z takimi planami, które my dzisiaj tutaj pokazujemy. Plany niestety są niekompletne. Część z nich została albo złagubiona, albo specjalnie zniszczona, ale mimo tej niekompletności widać na tych planach te przejścia tajne, te miejsca, które dzisiaj niestety nie są do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że kiedyś. Prezentowane kopie planów Eberharda Gicowa dotyczące przebudowy zamku z lat 1911-14 pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lubaniu. Oglądając wystawę, można zastanawiać się nad wieloma hipotezami, które stawiają pasjonaci i badacze historii. Czy na zamku znajdowały się systemy komputerowe, czy łamano tam szyfry? Można też zobaczyć schemat systemu służb wachtowych. System, który miał zabezpieczać zamek. System, który był jakby takim alarmem w 18 miejscach, gdzie były założone zegary, trzeba było co jakiś czas dokonywać kontroli i odbijać się, mówiąc kolokwialnie, tymże zegarem, aby ktoś kontrolujący to mógł stwierdzić, że straże, że wartownicy obchodzą tenże zamek. Pytanie rodzi się, po co założono na zamku Czocha taki system? Inicjatorem wystawy jest Stowarzyszenie Zamek Czocha. Właściciel Siódmego Nieba udostępnił w tym celu swój lokal. Wystawa będzie jeszcze miała miejsce przez jakiś miesiąc. Później planujemy następną wystawę. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia kawiarni, do ewentualnie, jeżeli ktoś chciałby się podzielić jakimiś ciekawymi informacjami, ma ciekawe wiadomości, też zapraszamy takie osoby, które jakby nam pomogą w rozwikłaniu tych tajemnic, które gdzieś tam jeszcze funkcjonują. Organizatorzy planują cykl spotkań z historią i tajemnicą. Potem będzie inna wystawa dotycząca również ciekawego tematu ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lubaniu, ale i miejscowego Muzeum Regionalnego. No, to nie jest tajemnica, bo to już jest to już ogłoszone na portalach społecznościowych. Będzie dotyczyła herbu. Wystawę można oglądać do końca marca.